Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Urbix.pl i dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem sezonu Ultimate Team. Zobaczcie tabelkę, 1-0-1 bilans, także jedna wygrana, jedna przegrana. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się wygrać to te dwa mecze. Tak natomiast wygląda nasz skład i poprosiłem was w komentarzu, żebyście napisali, za kogo ulepszamy kołka, no i zobaczcie ten komentarz. Ponad 100 polubień tego komentarza, także nie może być inaczej. Witamy Kevina Stewarda. Okej, myślę, że nie ma co przedłużać, także jedziemy pierwszy mecz w tym odcinku. Przeciwnik znaleziony, zobaczmy jaki będzie miał skład. O kurcze. To będzie na pewno mega ciężko. No ale jedziemy, staramy się oczywiście wygrać ten mecz. Zobaczymy jak to będzie. Rashford bardzo ładna klepa do Adamsa. Adams, po co ja tu markowałem? No to mogło być 1-0 w drugiej minucie spotkania. Ale no niestety. I teraz mój przeciwnik wychodzi z kontrą. Jak to tutaj wyjaśnimy? Smalling. Bardzo ładnie, karny. Okej, bardzo ładnie. Raheem Sterling. Jak tu mało brakowało, niech dobrze poda? No nie wierzę. Bardzo otwarty mecz na początku, bardzo. Dobra, spróbujmy teraz tutaj pocisnąć trochę tym Sterlingiem. Sterling. Mój przeciwnik myślał ze dwa razy, że będę podawał. Wow! Karny! Karny, ale słuchajcie, no nie wiem, mój przeciwnik nie nacisnął odbioru, no jak dla mnie ten karny bardzo wątpliwy, jednak no udaje nam się strzelić pierwszą bramkę, także Rashford i jest ok. Ojojoj, jaka szybka odpowiedź może być i tak się dzieje. 20 minuta, Cuadrado wyrównuje na 1-1. No i teraz pokaz umiejętności Raheema Sterlinga. Tak jak widzieliście, no to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Zobaczcie, bardzo ładny balans ciała. No nic dodać i cująć. Mamy 2-1, szkoda, że nie mamy tego czystego kąta. Okej, słuchajcie, nie wiem kto się stało, że mój przeciwnik wychodzi tak fantastycznie 2-1. 2-2. Tak jak mówiłem, otwarty mecz. Teraz Adams wychodzi na dobrą pozycję, czy uruchomi Rashforda? Rashford, bardzo dobra pozycja, Rashford, no! Jak wsadził tu nogę mój rywal? Okej, zobaczcie, to jest już druga połowa tego meczu. Ja mam tu rzut rożny. Podanie do Stewarda, Steward. Kurczę, no powiem wam szczerze, w tym momencie gram na ofensywnym już. Staram się coś tu zrobić. Nie ma lekko, Adams, ale traci piłkę. No i niestety, musimy teraz się bronić. Oj. Super powrót Ferdinanda. Oj! No nie wierzę! Rashford, bardzo ładny Rashford, niech teraz tylko strzeli, blokuje ten strzał obrońca. 73 minuta, jedziemy. 90 minuta meczu, także ostatnia akcja mojej drużyny. Zobaczmy, czy uda się jeszcze rzutem na taśmę coś strzelić. Podanie do Rashforda, Rashford! No, muszę tu cofnąć piłkę. Beznadziejne podanie teraz. Nie, no nie chciałem tutaj podawać. Nie chciałem w ogóle tam podawać. Szkoda, bo mogliśmy wyrównać w tym w tej 90 minucie. No ale nic, wyszukujemy kolejnego rywala. Drugi przeciwnik na dzisiaj. No ma dużo gorszy skład, co nie oznacza, że sam jest gorszy. Mamy tutaj Zielińskiego, Rybusa, Glika i Boruca Informa. To będzie na pewno ciekawy mecz. Dobra, lecimy. No z takim składem po prostu trzeba wygrywać mecze, także no miejmy nadzieję, że po tym odcinku bilans w tabeli będzie wynosił 2-2. Okej, bardzo ładna piłka do Sterlinga. Sterling musi dostrzelić i tak się dzieje. 1-0. Okej, jest bardzo dobrze, ale teraz pamiętamy, nie możemy stracić bramki. I będzie pięknie, słuchajcie, bo będziemy mieli 2 punkty ulepszenia. Zobaczmy jeszcze raz. No typowe takie wyjście Sterlinga. Jest okej. Okej, teraz Adams wychodzi. Adams! Nie wiem po co markowałem. Mogłem od razu podawać albo strzelać, no ale dobra, no już trudno. Nie, cały czas staramy się nie stracić bramki. Bardzo ładnie hard. Zobaczcie jak ofensywnie teraz podszedł mój przeciwnik. I teraz pytanie, no czy stracę bramkę, czy strzelę mu kolejną? No na razie się zapowiada, że chyba jednak to pierwsze. Kurde, muszę się skupić. Wybijamy. Świetna piłka, no genialna i mamy 2-0, to na pewno mocno wkurzy mojego przeciwnika i pytanie teraz, czy wyjdzie jeszcze ofensywniej,
czy już po prostu coś tam w jego grze się pomiesza. Zobaczmy, no to podanie Tomlina było no genialne. Najwyższych lotów, nie sądziłem nawet, że dojdzie, powiem szczerze. Wykończenie oczywiście jak najbardziej ok. 2-0, lecimy, skupienie cały czas, nie tracimy tej bramki, nie tracimy, kurde, no muszę stracić tę bramkę, no. Ajajajajaj, no i teraz tak naprawdę tylko hat-trick da mi 2 punkty ulepszenia. Ajajajajaj. Tomlin, jeszcze do Łukaszoła. Nie wierzę, jak to nie wpadło. Nie mam pojęcia, bez skitu. Koniec pierwszej połowy, słuchajcie, nie jest lekko, wygrywamy. No to lecimy drugą połowę, walczymy. Nie wierzę, to był karny. Czy to jest rzut wolny? Żółta kartka, to jest chyba rzut wolny, słuchajcie, to był chyba przed polem karnym Rio Ferdinand żółtko. Teraz pytanie podstawowe, czy to był karny, czy to był rzut wolny? Nie, chyba przed polem. Tak jest, brawo panie sędzio. Tylko teraz i tak będzie ciężko, żeby nie stracić tej bramki. Okej, wybiegamy. Okej. Jest dobrze. Fenomenalna, ale dlaczego? Nie fenomenalna, beznadziejna. Kurczę, mógł dobrze podać. Dobrze mógł wypuścić Sterlinga i to by było 3-1. Ale no, Adams te podania, wiecie jak to jest. Ojeju. Jeszcze walka, dobra. Brawo Adams. Dobra, koniec, udało się, 2-2. To nie jest dobry wynik tak naprawdę, jeśli chodzi o naszą tabelę, zresztą zobaczmy ją. No właśnie, tak jak mówiłem, 2 wygrane, 2 porażki, 6 punktów. 4 mecze potrzebujemy wygrać, żeby awansować i tak naprawdę ten awans zakończy naszą serię, bo w tej serii chodzi o to, żeby dojść do Ligi Pierwszej. Słuchajcie, tak na ten moment wygląda nasz skład. Napiszcie proszę w komentarzach jakiegoś złotego, świecącego pomocnika z Anglii, żebym wiedział na kogo ulepszyć, to prawdopodobnie tego Stewarda. I to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, jeśli nie subskrybujesz, gorąco polecam, zachęcam i tak dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Hej!